E-papierosy to nie tylko para wodna i nikotyna. E-papierosy zawierają m.in. glicerynę, glicerol, substancje zapachowe i tworzone są inne substancje chemiczne, które powstają na skutek wysokiej temperatury i odparowywania. Są to substancje, których pierwotnych nie ma w płynach inhalacyjnych. Wszystkie te związki chemiczne mają toksyczny wpływ na układ krążenia i układ oddechowy. 95% użytkowników e-papierosów stosuje płyny zawierające nikotynę. Nikotyna jest środkiem psychostymulującym, który wywołuje silne uzależnienie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Niepokojące są dwa fakty. Po pierwsze, 1/4 polskich nastolatków sięga po e-papierosy, a palący nastolatek to w przyszłości palący dorosły. A drugim niepokojącym faktem jest to, że przybywa tak zwanych podwójnych palaczy, to znaczy osób, które stosują e-papierosy czy podgrzewacze tytoniu i palenie tytoniu. Po e-papierosa sięga się dużo łatwiej. Nie pozostawia on nieprzyjemnego smaku, nie pozostawia dymu, więc można po niego sięgać bardzo często, co zwiększa narażenie na skumulowane stężenie nikotyny. Pojawia się coraz więcej badań, które pokazują, że e-papierosy mogą wywoływać zmiany, które prowadzą w przyszłości do zmian nowotworowych. Nie ulega wątpliwości, że nikotyna podwyższa częstość akcji serca, podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza elastyczność naczyń krwionośnych, powoduje incydenty zakrzepowo-zatorowe, ma wpływ na rozwój i dojrzewanie mózgu, a także ma wpływ na rozwój układu rozrodczego. Żadne palenie nie jest paleniem bezpiecznym i e-papierosy nie są bezpiecznym wyrobem.